Siemanko, moi drodzy. Jesteśmy na Sycylii, a dokładnie w Cefalu. 50 km bodajże od Palermo. Jak widzicie, uliczki są typowo południowo, takie szerokie, że ledwo się w nich mieszczę. Także pokażę wam, co jest tutaj ciekawego. A jaki przysmak przygotowuje pan z naprzeciwka? Tutaj są arancina, to jest takie risotto zwinięte w kulkę, później w panierkę i smażone na głębokim tłuszczu. Też może być w środku nadzienie, na przykład mięso albo coś innego. To jest dobre? To jest dobre. Ja to jadłam, myślałam, że to będzie niesmaczne, taki jak taki usmażony ryż na drugi dzień, ale nie, to jest takie soczyste w środku właśnie. I co straszne, te wąskie drogi to nie są do końca deptaki, mimo że że są tutaj częściowo jakieś zakazy postoju, to wciąż samochody mogą wjeżdżać, no co jest straszne, bo widzicie, jakie te drogi są wąskie, a czasem próbują się mijać. No ale co kraj, to obyczaj. Jesteśmy teraz na placu katedralnym. Tam mamy katedrę z XII wieku. Piazza del Duomo, jak w każdym włoskim mieście, przy katedrze mamy plac katedralny. Ma to sens. W pierwszej połowie XII wieku Roger II, król Sycylii, wracał właśnie tutaj, płynął do Palermo. Tak się składa, że miał miejsce cholernie straszny sztorm. Wtedy modlił się o swoje życie i przysiągł Panu Bogu, że w miejscu, w którym wyląduje żywy, jeżeli uda mu się w ogóle przeżyć i wypłynąć z tej wody, jakoś wyjść z tego całym, wybuduje katedrę. I tak właśnie oto powstała ta katedra. Zamek. Roger II zaplanował, że wybuduje katedrę w klasycznym stylu romańskim, charakterystycznym dla, powiedzmy, północnej Europy. Nawet jeżeli miałby być to ten bardziej południowy styl romański, to też miał na to przystać. Jednakże nie udało się to z dwóch powodów. Po pierwsze, większość architektów jednak nie była pewna co do wprowadzenia nowego stylu. A po drugie, Sycylia to specyficzne miejsce, specyficzna wyspa. Dlatego kościół ten tak naprawdę wygląda w sposób jak połączenie kilku stylów. Z jednej strony widzimy tutaj, oczywiście część charakteru jest, powiedzmy, romańska, jednakże widoczne są wpływy zarówno bizantyjskie, jeżeli chodzi o budowę tych wież, jak i arabskie, jeżeli chodzi o łuki. Więcej tego będzie widać także w środku tej mieszanki stylów, tego synkretyzmu. Nawa główna wzorowana jest na klasztorze Skini, czyli w stylu francuskim. Natomiast reszta, jak tutaj jest widoczna, to z jednej strony same te pomieszczenia tutaj nad nami, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest przepustowa, to jest styl taki normandzki, powiedzmy. I dalej, przede wszystkim o stylu bizantyjskim świadczy wielka mozaika Chrystusa Pantokratora. To ciekawe, napis nad nią już jest w języku łacińskim, a nie greckim. Podobnie na tej otwartej księdze Chrystusa Wszechwładcy widzimy jedną stronę i drugą stronę z napisami. Jedna jest w języku greckim, druga w łacińskim. Cały kościół, zamiast kojarzyć się przede wszystkim z klasyczną, znaną nam romańszczyzną, budzi, przynajmniej w wyniku moich skojarzeń, przede wszystkim skojarzenia z właśnie, można powiedzieć, stylem wypraw krzyżowych. I to ma o tyle sensu, że mówimy o podobnych stylach, bo jednak to jest ciągle basen Morza Śródziemnego i podobnym czasie, bo mówimy o XIII i XIV wieku. Czyli właśnie tych, no przede wszystkim XIII wiek, końcówka wypraw. A po pośleniu ducha w katedrze warto też posilić ciało. Dlatego Kamila zamówiła spaghetti Norma. Natomiast ja makaron busiate z rybą mieczową, jak ona się nazywa. Sì, sì, l'ho legata. Sì, la Sicilia sono cose molto buone. Sì, molto, molto buone.
Jak smakuje? Bardzo dobre. A po tym wszystkim jakiś słodki deser. No powiem wam, dużo tych rzeczy do spróbowania. My wybierzemy tylko jedno. Przynajmniej na razie. Ale ładnie wygląda. I co tam masz? Cannolo z ricottą i pistacjowym kremem. No i zobaczmy, jak smakuje. Dobra. To jest dobre. To jedz sobie. I wracamy do Palermo. Na stacji Tumy bilet kosztuje 6 euro w jedną stronę za osobę, więc dwie strony taka wycieczka to euro 12. Kamila nie zasypia jeszcze i jedzie się z 50 minut, więc fajna opcja na jednodniową taką wycieczkę, jak się jest w Palermo.